dobry wieczór Państwu. Witam na otwartym posiedzeniu sekcji pedagogiki ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Polskiej Akademii Nauk. Dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem szczególnym. Gościmy na tym spotkaniu profesora Dietricha Benera, który jest autorem niedawno wydanej książki, kolejnej książki wydanej w języku polskim. Tym razem jest to książka Zarys ogólnej dydaktyki nauki w podtytule Podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań edukacyjnych. Powitam od razu również tłumacza tej książki, tłumacza podczas dzisiejszego spotkania, profesora Dariusza Stępkowskiego, i poproszę teraz pana profesora Stępkowskiego, żeby przekazał to powitanie profesorowi Bennerowi. Lieber Dietrich, das Treffen hat begonnen und so wie wir das mehrmals schon besprochen haben, der Ablauf wird folgend, dass zunächst wird die Vorstellungsrunde, dann wird Wort an dir gegeben und vor allem der Vorsitzende, der Leiter dieses Treffens, dieses Gespräches hat dich sehr herzlich begrüßt. Za chwileczkę przystąpimy do realizacji programu naszego spotkania. Ja pozwolę sobie tylko, zanim przejdziemy do tego programu, powitać pozostałe uczestniczące w tym spotkaniu tutaj w studiu osoby. Jest z nami również profesor Henryk Mizerek, który jest recenzentem wydawniczym polskiego wydania książki profesora Benera. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór Państwu. Są z nami członkowie sekcji pedagogiki ogólnej, pani profesor Astrid Męczkowska-Christiansen z Uniwersytetu Marynarki Wojennej, nie, to inaczej chyba się dzisiaj nazywa, tak? Włącz mikrofon, Astrid, jeżeli możesz. Chciałam powiedzieć, że z Akademii Marynarki Wojennej, ale przekażę życzenia panu rektorowi. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. I jest z nami pan profesor Paweł Piotrowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozostali członkowie sekcji są dzisiaj poza studiem, są z nami online w trakcie transmisji, ale dołącza jeszcze do nas pan profesor Michał Głażewski z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Również pana profesora serdecznie witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę państwa, nasze spotkanie z profesorem Bennerem jest kolejnym spotkaniem wcześniejszego zespołu, a dzisiaj sekcji pedagogiki ogólnej. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji mieliśmy okazję gościć pana profesora podczas spotkania, które odbyło się w Akademii Pedagogiki Specjalnej i było poświęcone badaniom prowadzonym pod kierunkiem pana profesora dotyczącym kwestii rozwoju moralnego, moralności i nauczania etyki. Darku, jeżeli zechciałbyś teraz kilka słów przetłumaczyć panu profesorowi, to byłbym wdzięczny. To jest troszkę niekonieczne, ponieważ my jesteśmy połączeni w trakcie tłumaczeń. Dobrze, okej, dziękuję. Proszę państwa, dzisiejsze nasze spotkanie przebiegnie według takiego porządku, że najpierw zabierze głos profesor Dietrich Benner, który przywita nas, powie kilka słów na początku. Potem w imieniu profesora tekst przygotowany przez pana profesora specjalnie na to spotkanie zaprezentuje profesor Stępkowski, po czym poproszę o zabranie głosu pana profesora Henryka Mizerka, a po wystąpieniu profesora Mizerka rozpoczniemy dyskusję poświęconą książce, która jest powodem, dla którego dzisiaj się spotykamy. Pozwolę sobie teraz oddać głos panu profesorowi Bennerowi. Die Vorstellungsrunde hat geendet und jetzt wird das Wort an dich gegeben. Ja, kann man mich hören? Ja, du bist sehr gut hörbar. Ja,
Ja, sehr geehrter Herr Professor Leppert, sehr geehrter Herr Professor Mizerek, sehr geehrte Frau Kollegin und Kollegen im Studio und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die aus Polen zugeschaltet sind. Ich übersetze dann nachher. Ich mache jetzt gleich diese Einleitung. Szanowny panie profesorze, gospodarzu zacisza akademickiego, szanowny panie profesorze, który Henryku Mizerku, który recenzowałeś moją pracę, koledzy i pani profesor obecni w studio, szanowni państwo, którzy dołączyliście się do naszego spotkania dzięki łączom internetowym. Ich danke Ihnen allen für die Einladung zu einem Gespräch über Wissenschaftsdidaktik. Diese freundliche Einladung gibt mir die Möglichkeit, noch einmal nach Polen zurückzukehren, wo ich vom Herbst 2008 bis zum Frühjahr 2013 gemeinsam mit Dariusz Depowski tätig war, dem ich herzlich dafür danke, dass er dieses Gespräch durch seine Übersetzungen möglich machen wird. Dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim za możliwość dzisiaj wieczorem spotkania się i podyskutowania o dydaktyce nauki. I w tym momencie pan profesor pokazał polskie wydanie i niemieckie swojej książki. Dzięki zaproszeniu w gościnne progi zacisza akademickiego mam możliwość ponownego powrotu do Polski, przynajmniej myślami. Od jesieni 2008 do wiosny 2013 roku miałem zaszczyt wykładać pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i budowałem wraz z odczytującym, tłumaczącym te słowa katedrę ogólnych podstaw pedagogiki. I od tego momentu przeczytam dalszą część tekstu, który przygotował pan profesor. Jeżeli pozwolisz, Darku, to jeszcze tylko powiem o jednej rzeczy, ważnej, jak sądzę, dla nas, dla naszej sekcji. Otóż tak się składa, że nasze dzisiejsze spotkanie przypada w dniu urodzin profesora Kazimierza Sośnickiego, dokładnie 11 stycznia 1883 roku we Lwowie urodził się profesor Kazimierz Sośnicki, znany przedstawiciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, a potem po wojnie związany z uniwersytetami w Toruniu i w Gdańsku, przedstawiciel pedagogiki analitycznej, systematycznej, jeżeli można tak to określić. I myślę, że to jest taki sposób myślenia, który panu profesorowi Bennerowi również byłby bliski. Nie wiem, czy pan profesor Benner zna twórczość profesora Sośnickiego, ale kiedy myślę o pracach profesora Bennera, to w jakiś sposób łączę je z pracami profesora Sośnickiego. Gdybyś, Darku, zechciał tylko jeszcze profesorowi krótko o tym powiedzieć, to byłbym wdzięczny. Der Leitende unser Gespräch hat unterbrochen, denn heute gerade an heutigen Tag ist genau der Tag, Geburtstag von einem wichtigen allgemeinen Pädagogen, polnischen Pädagogen, den du vielleicht kennst, geboren 1883, Kazimierz Sośnicki. Und seine Art, Pädagogik zu betreiben, ähnelt sehr an deine. Also das ist ein guter Zusammenkommen zweier Pädagogen. Okay. Dobrze. Drodzy Państwo, przedstawię zatem ten tekst, który pan profesor Benner przygotował na dzisiejsze spotkanie. Jest to jego pewnego rodzaju powrót do Polski, powrót myślami, no i dzięki tej książce również trochę więcej niż tylko taki wirtualny powrót. Już na początku mojej pracy w Polsce zauważyłem, że studiowanie w Warszawie odbywało się głównie w formie wykładów.
Takie typy zajęć jak konwersatoria czy seminaria należały przynajmniej w tamtym czasie raczej do rzadkości. Studenci, a właściwie słuchacze moich wykładów, oczekiwali ode mnie, że zapiszę im na tablicy, co mają zapamiętać. Takie nauczanie znane jest z przeszłości, kiedy to wykładowca rozpoczynał dyktowanie od wezwania scribite, to znaczy piszcie. Student notował to, o czym się dowiedział, a właściwie co usłyszał od nauczającego jako zdania doktrynalne. Ta stara forma studiowania zakładała kanonizację treści nauki, które były z pokolenia na pokolenie przekazywane przez nauczycieli akademickich, którzy dodawali od siebie coś nowego do istniejącego zasobu wiedzy i to wszystko było przyswajane przez studentów. Naszkicowana przeze mnie forma nauczania akademickiego jest stara, ale nie najstarsza. W Akademii Platońskiej nauczanie nie opierało się na wykładach, lecz na dialogu. Traktaty Platona zostały zapisane właśnie jako dialogi, w których Sokrates najpierw stawia pytania, a następnie dyskutuje ze swoimi rozmówcami. Rozmówcy nie są biernymi słuchaczami, lecz uczestnikami dyskusji, nawet jeśli sama rozmowa jest w dużej mierze prowadzona, kierowana przez Sokratesa. Ta starożytna forma studiowania dialogicznego stała się znowu aktualną w czasach nam niezbyt odległych. Dzięki reformie, która została przeprowadzona na Uniwersytecie Humboldtu w Berlinie na początku XIX wieku, nauczanie i uczenie się odbywało się nie tylko na wykładach, lecz również na ćwiczeniach, konwersatoriach i seminariach. Oprócz poszerzenia repertuaru form organizowania kształcenia, dokonała się znacznie głębsza zmiana. Wymienione typy zajęć akademickich otworzyły możliwość nauczania nie tylko nauk już odkrytych, lecz również tych, które dopiero się rodzą, się wówczas rodziły. Inicjator wspomnianej reformy, Wilhelm Humboldt, wysunął koncepcję, że nowoczesne nauki nie powinny być nauczane dogmatycznie, lecz muszą być rozwijane wraz z tymi, którzy je studiują. Gdy tak się dzieje, kształcenie akademickie nie przekazuje prawd już odkrytych, lecz wykładowcy i studenci uprawiają naukę jako coś otwartego i będącego w ciągłym rozwoju. Idąc dalej tym tropem, należy zauważyć, że nauczanie nie powstaje z uczenia się. Innymi słowy, to zbyt mało, gdy wykładowca uczy innych tego, czego sam się wcześniej nauczył. Jego zadaniem, zadaniem kształcenia akademickiego jest i wykładowcy jest nauczać tego, co dopiero się odkrywa, jest odkrywane w badaniach naukowych. Tak więc nauczanie ma przygotowywać studentów do udziału w badaniach, a nie przez przekazywanie im wiedzy zdobytej dzięki najnowszym badaniom, lecz właśnie przez zaangażowanie ich w proces badawczy. W trakcie tego wytwarzają oni wiedzę naukową i nabywają umiejętności. Tak więc w nauczaniu i uczeniu się, kształceniu akademickim, studiowaniu akademickim nie chodzi o przekazywanie gotowej wiedzy, lecz o rozwijanie nowej. Nie dokonuje się to jednak na zasadzie rewolucyjnego przewrotu, lecz stara wiedza poddawana jest weryfikacji i rozwijana dalej. W tym procesie transformowania dotychczasowej formy wiedzy, dotychczasowe formy wiedzy są uzupełniane i poszerzane o nowe. Temu celowi mają służyć wykłady, ale przede wszystkim konwersatoria i seminaria, na których prowadzi się eksperymenty myślowe z nowymi formami wiedzy. O ile wykłady dostarczają studentom przeglądu aktualnego stanu nauki i wprowadzają w badania, o tyle wspomniane konwersatoria i seminaria pozwalają im aktywnie wytwarzać wiedzę naukową. Nie przesadzając, mogę stwierdzić, pisze pan profesor, że wszystkie moje publikacje powstały z wykładów i seminariów, które prowadziłem, przy czym na wykładach czerpałem z doświadczeń i impulsów zdobytych podczas konwersatoriów i seminariów. To właśnie tam powstawała nowa wiedza, a na wykładach starałem się ją uporządkować w taki sposób, żeby była nauczalna. I tutaj chciałbym przejść do drugiej myśli, która wydaje mi się niezwykle ważna.
nauczanie i uczenie się nie jest jednym i tym samym. Nauczanie akademickie czyni możliwym do nauczenia się coś, czego nie można się nauczyć mimetycznie, to znaczy przez pokazywanie i naśladowanie. To coś musi zostać metodycznie zaprezentowane i do głębi zrozumiane. Nauczalność jest wcześniejsza od wyuczalności i ją, tę wyuczalność, konstytuuje. Ona właśnie, nauczalność, otwiera możliwość uczenia się, możliwość studiowania nauki. Dzięki nauczalności nauka może stać się przedmiotem uczenia się, studiowania. Ale to jeszcze nie koniec, gdyż wspierane nauczaniem uczenie się, studiowanie udziela ważności samej nauce, co więcej, nie tylko ważności, lecz również żywotności, gdyż bez uczenia się, bez studiowania nauka, przynajmniej we współczesnym rozumieniu, traci jedno z najważniejszych swoich źródeł, źródeł swojego rozwoju. To z kolei oznacza, że to, czego nie można nauczyć się, wystudiować przez nauczanie, co jest zatem jeszcze nienauczalne, nie może sobie rościć pretensji do bycia nauką. Wskazaną zależność między nauczaniem a uczeniem się, studiowaniem, spotykamy w dawnej terminologii greckiej i łacińskiej. W obu tych językach rozróżniano bardzo wyraźnie między uczeniem się, niewymagającym nauczania, a uczeniem się, które musiało być wspierane przez nauczyciela, przez nauczanie, a bez takiego wsparcia nie mogło się w ogóle powieść. W przeciwieństwie do tego w języku niemieckim i o ile wiem również w języku polskim, czasowniki oznaczające nauczanie i uczenie się są prawie identyczne. W niemczyźnie są to odpowiednio lehren i lernen, a w języku polskim uczyć i uczyć się. We wspomnianej łacinie, a przede wszystkim w Grece, tak nie było. Łaciński czasownik docere odróżnia się dość znacznie od discere. Docent, wykładowca, docet, naucza, a discipulus, uczeń, discit, uczy się. Jeszcze wyraźniej ukazuje się ta różnica w starożytnym języku greckim. Pole leksykalne dydaktyki dotyczyło wyłącznie czynności nauczania i zagadnień związanych z prowadzeniem lekcji. Przez to nie obejmowało, a nawet radykalnie odcinało się od typu uczenia się niewymagającego wsparcia ze strony nauczyciela. Tak w przeszłości, jak i współcześnie, dzieci uczą się chodzić, jeść i mówić, co prawda ze wsparciem wychowawczym i socjalizacyjnym, ale bez żadnego nauczyciela chodzenia, jedzenia czy mówienia. W przeciwieństwie do tego wszystkie starogreckie terminy odnoszące się do nauczania, uczenia się i lekcji nacechowane były charakterystycznym przedrostkiem dit, który odróżniał je jako terminy dydaktyczne. Przedrostek ten oznacza, że czynności nauczania w języku greckim didaskein wykonywane w trakcie lekcji, słowo lekcja w języku greckim didaskalia, są nakierowane na wspieranie uczenia się, które bez tej interwencji ze strony nauczyciela nie byłoby w ogóle możliwe. Nauczyciel i uczeń nie robią więc w klasie tego samego. Obaj są albo mają być aktywni, ale na swój własny sposób. Nauczyciel ma uczyć tak, żeby uczeń się uczył, ale nie od nauczyciela, lecz z rzeczy, przedmiotu, który nauczyciel mu objaśnia i przybliża. Tak więc w nauczaniu nie transmituje się rzeczy, przedmiotu, o którym mowa na lekcji czy na wykładzie, lecz wprawia w ruch, pobudza ucznia do uczenia się, a studenta do studiowania. W trakcie zaś uczenia się czy studiowania, uczeń czy to student musi sam wytworzyć ów przedmiot, ową rzecz, której się uczy, którą studiuje. Jeżeli tak jest, to musimy rozróżnić między trzema fenomenami. Po pierwsze, wsparcie uczenia się ze strony nauczyciela przez czynności nauczania. Po drugie,
przyswajanie danej rzeczy, przedmiotu i wiedzy o niej przez ucznia w trakcie uczenia się, studiowania. I trzecie, po trzecie, kompetencje rozwijane przez ucznia czy studenta, które umożliwiają mu kontynuowanie nauki już bez pomocy nauczyciela, a tym samym uczenie się nowych rzeczy i przekształcanie samych we własnym zakresie. Żeby w adekwatny sposób dać wyraz temu, co robi zarówno nauczyciel uczący na niższych poziomach edukacji, jak i nauczyciel akademicki, niezbędne jest moim zdaniem rozróżnienie między wspierającymi i rozwijającymi czynnościami dydaktycznymi, po drugie, procesami uczenia się polegającymi na zagłębianiu się w rzecz, w przedmiot, i po trzecie, kompetencją uczenia się samodzielnego, dzięki której to kompetencji uczeń czy student może dać sobie radę bez wsparcia dydaktycznego. Z tego wynika, że uczenie się nie jest i nie może być podstawowym ani jedynym pojęciem dydaktyki. W dydaktyce należy mówić raczej o uczeniu się wspieranym przez nauczanie. Tak pojmowane nauczanie i uczenie się różnicują się w kształceniu akademickim ze względu na metody naukowe, z pomocą których poszczególne dziedziny wiedzy wytwarzają swoje przedmioty. A zatem nie ma jednej dydaktyki dla wszystkich nauk, ani jednej teorii uczenia się tychże nauk, tak jak gdyby było to niezależne od tego, co ma zostać przekazane z pomocą nauczania i przyswojone przez studiowanie. Niestety z takim błędnym postępowaniem mamy do czynienia w dydaktyce wówczas, gdy traktuje się ją właśnie jako wiedzę o uniwersalnych metodach nauczania i uczenia się, studiowania. Tymczasem żadna metoda nie jest neutralna ani od strony podmiotowej, ani przedmiotowej. Będąc zależną od rzeczy i przedmiotów, uczestniczących w procesie nauczania i uczenia się, metoda konstytuuje nie tylko nauczanie i uczenie się, lecz również kompetencje powstające dzięki tym czynnościom. Zapytywanie, pokazywanie i odpowiadanie w procesach nauczania, uczenia się są warunkowane przez możliwości i ograniczenia paradygmatów, w ramach których prowadzi się refleksję naukową. W swojej monografii, zauważa profesor Benner, prześledziłem 10 paradygmatów: teleologiczny, scjentystyczny, krytyczno-racjonalistyczny, historyczno-hermeneutyczny, fenomenologiczny i ideologiczno-krytyczny. Uzmysłowienie sobie tej zależności otwiera drogę do planowania i realizowania procesów nauczania i uczenia się danej dyscypliny wiedzy w taki sposób, żeby prześledzić te paradygmaty we wzajemnym odniesieniu. To doprowadza mnie do książki, z powodu której spotykamy się dzisiaj, czyli Zarysu ogólnej dydaktyki nauki. Wyłonił się on z seminariów, ta książka wyłoniła się z seminariów i wykładów, jakie prowadziłem w Warszawie. W pierwszym rozdziale przedstawiłem lekcje mistrzów od Sokratesa do Dewey'a i na tej podstawie wyodrębniłem czynności nauczycielskie, w których chodzi o wspieranie uczenia się i nawiązywanie relacji między uczącym się a przedmiotem, a rzeczą, jako główny element tej części. W drugim rozdziale wykorzystano lekcje mistrzów do wydobycia podstawowych rozróżnień między oddziaływaniem edukacyjnym a nieedukacyjnym, nauczaniem a uczeniem się, pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami, przez które należy przejść, jak również przyczynowością edukacyjną, kształceniową i kompetencyjną. W rozdziale trzecim ukazałem dla 10 paradygmatów naukowych powiązania zachodzące między preferowaną w nich formą wiedzy, podstawowymi związkami z doświadczeniem, wiedzą i nauką, orientacją metodologiczną w badaniach, kontekstem społecznym i postulatami wynikającymi stąd dla nauczania, uczenia się i wykładu. Rozdział czwarty zawiera omówienie wybranych koncepcji z obszaru dydaktyki niemieckiej, od Herbarta przez Wolfganga Klawkiego do Klausa Prangego.
W rozdziale 5 opracowano elementy składowe ogólnej dydaktyki nauki i badań edukacyjnych. 6 rozdział zawiera przykłady lekcji matematyki, fizyki, biologii, etyki i wiedzy o społeczeństwie, które obrazują rozważania teoretyczne. Na zakończenie w 7 rozdziale odnoszę się do problemów dydaktyki szkoły wyższej i prześwietlam je z pomocą kategorii dydaktyki nauki. Na zakończenie, teraz z niecierpliwością czekam na rozmowę z Państwem. Bardzo dziękuję za przedstawienie tekstu, który przygotował specjalnie na nasze dzisiejsze spotkanie profesor Benner, a który przetłumaczył, przypomnę, profesor Stępkowski. Bardzo dziękuję, Darku, za przedstawienie tego tekstu. Teraz poproszę o zabranie głosu profesora Mizerka, który przygotował recenzję wydawniczą polskiego wydania książki, o której dzisiaj rozmawiamy. Jednocześnie chcę wszystkich Państwa uczestniczących w spotkaniu zaprosić do formułowania pytań pod adresem naszego gościa, bowiem po wystąpieniu profesora Mizerka rozpoczniemy dyskusję poświęconą książce, o której dzisiaj rozmawiamy. Panie profesorze, bardzo proszę. Dzięki serdeczne. Przyznam się szczerze, że jestem pod głębokim wrażeniem tekstu czy tej wypowiedzi pana profesora Bennera. Dla mnie to jest taki swego rodzaju przykład pedagogicznego credo. Teraz jak to pana profesora, teraz jak to usłyszałem, myślę sobie, że to też podpowiada mi, w jaki sposób można by mówić, czy też bardziej może myśleć o tej książce. Ja z racji tego, że jednak jesteśmy bardzo, że tak powiem, bardzo czekamy na dyskusję, nie będę nadużywał waszej cierpliwości, zwrócę uwagę tylko na kilka wątków, te, które gdzieś tam się pojawiły w wypowiedzi pana profesora, ale także szczególnie w książce. Z tym, co powiadam, jest to moje bardzo subiektywne odczytanie książki. No i tak to chciałbym uczynić. Zacząłbym od tego, że twórca przekładu książki pana profesora, pan profesor Dariusz Stępkowski, zaraz we wstępie, w słowie wstępnym do wydania polskiego, napisał coś takiego, czy zauważył coś takiego, że dzieło czy książka profesora jak średniowieczna katedra pnie się w górę i wystrzeliwuje w stronę nieba, gdzie zasiada mądrość. Ja myślę, że rzeczywiście wtedy, kiedy uważnie się tę książkę studiuje, to mamy do czynienia z taką oto sytuacją, z takim oto doświadczeniem, takim oto przeżyciem, w którym wtedy, kiedy pytamy, w jaki sposób sensownie, nie tworząc przepaści między tym, co teoretyczne i tym, co praktyczne w pedagogice, łącząc to, co jest teorią i to, co jest tą pedagogiczną praksis, odwołam się do kategorii wcześniejszej książki profesora, to no, ja dochodzę do wniosku, że rzeczywiście, żeby ten, no, być rasowym pedagogiem, to trzeba przejść tą drogę od wiedzy do mądrości. Tutaj profesor pokazuje nam sposób, jaki to czynić. Druga rzecz, która mnie uderza wtedy, kiedy wczytuję się w tekst profesora, to, że książka jest z jednej strony takim świadectwem ogromnego przywiązania do tradycji, a z drugiej strony bardzo nowatorska w sposobie myślenia i w sposobie prezentacji treści. I to myślę, że gdybym nawiązywać do lekcji, jakie ja osobiście wyniosłem po lekturze tej książki, to jest taka jakby przestroga, która głosiłaby nie chodź na skróty,
że uprawiając współczesną pedagogikę, no, nie można zapomnieć o tym, że my mamy jednak korzenie, mamy swoje no, ugruntowaną historię myśli i często na przykład kształcąc u nas w Polsce pedagogów, zapominamy o tym, że jednak tutaj patrzę na swojego kolegę uniwersyteckiego, pana profesora Piotrowskiego, że jednak trzeba mieć ten szacunek do tradycji, a jak to czynić, to podpowiedzi znajdziemy w książce profesora Benera. Także pozwolę sobie może na taką dosyć smutną refleksję, mianowicie tak jak obserwuję wielu akademickich pedagogów, to oni trochę przypominają tych kajdaniarzy zamkniętych w platońskiej jaskini i nie za bardzo wpatrują się w ścianę, natomiast nie za bardzo mają okazję i ochotę zmienić ten kierunek patrzenia. I tutaj ten postulat zmiany kierunku patrzenia, on jest bardzo wyraźny w książce i to było dzisiaj też słychać. Mianowicie po pierwsze to, co zapewnia nam nowy sposób, sensowny, mądry sposób działania pedagogicznego, to jednak szacunek do języka i szukanie kategorii pojęciowych, które by oddały dobrze istotę tego, co czynimy. I ja nie chciałbym tego powtarzać, ale to jest zawarte bardzo wyraźnie w książce, mając na uwadze zarówno no i układ treści, jak i ich dobór. I tutaj może taka mała prywata i taka moja jakby mała wojenka. Ja się bardzo burzę wtedy, kiedy nie w sposób taki sensowny korzystamy z dorobku, uprawiając pedagogikę, z dorobku innych nauk o człowieku. Uciekamy do psychologii, do socjologii, uciekamy gdzieś tam poza pedagogikę, tracąc z punktu widzenia to, co jest no, istotą, to, co stanowi o tożsamości naszej dyscypliny. Tutaj te, że tak powiem, propozycje, które znajdujemy w książce, pokazują, w jaki sposób korzystać z innych nauk o człowieku, ale to trzeba dokonać takiego zabiegu translacji, powiedziałbym w ten sposób, zadać sobie trud przetłumaczenia tych kategorii gdzieś tam spoza pedagogiki, także z filozofii na język właśnie pedagogicznego myślenia i działania. Dla mnie to jest centralna kwestia. Też chciałbym podkreślić to, co także dzisiaj to tutaj wybrzmiało. Na mnie wielkie wrażenie zrobiła ta konceptualizacja paradygmatów wiedzy pedagogicznej, czy wiedzy naukowej może szerzej. I to, co to ta propozycja, która pokazuje, w jaki sposób można te paradygmaty wykorzystać, zarówno uprawiając badania pedagogiczne, jak i wykorzystać je w praktyce edukacyjnej. I to dla mnie to ma taki podwójny wymiar. Z jednej strony, tak jak mówiłem, czysto metodologiczny, bo często badania edukacyjne, które obserwujemy, one są takie trochę sztuką, są trochę sztuką dla sztuki. Robi się badania z myślą o tym, żeby zachować poprawność metodologiczną. Tak? Czyli traktujemy metodologię trochę tak, jak przyrodnicy traktują u siebie. Tak? Oni nie mówią metodologia, mówią metodyka badań. Natomiast w pedagogice chodzi o coś więcej, chodzi o tą świadomość epistemologiczną, a uprawianie badań bez tego, co profesor proponuje jako paradygmaty i w tym ujęciu trochę innym niż ten, do którego myśmy przywykli, to znaczy w tym ujęciu no, Barrella i Morgana, no to jest takie nowe światło, no, nowa bardzo ciekawa propozycja. No jeszcze jedna kwestia, wiem, że już być może nadużywam waszej cierpliwości, ale chciałbym ją podjąć. Ona się pojawia w zakończeniu tej książki,
to jest pytanie o dydaktykę szkoły wyższej. Ja ją odbieram nieco inaczej, bo tak jak patrzę na doświadczenia polskie, to wydaje mi się, że oprócz tych wątków, które pan profesor proponuje, u nas bardzo ważne byłoby tworzenie takiej wspólnoty pedagogicznego niepokoju ze strony akademickich pedagogów i znalezienie sposobu na to, jak to zrobić, żeby nie poddawać się terrorowi takiego neoliberalnego sposobu myślenia o dydaktyce szkoły wyższej. Jak to zrobić, żeby powiedzieć, że Bloom już nie żyje, tak, że są inne sposoby myślenia o efektach kształcenia, czy jakości kształcenia, jak to w tej nieśmiertelnej, wziętej jeszcze z lat 50. taksonomii. Także tutaj chciałbym podziękować profesorowi za to, że zwrócił uwagę, że istnieją inne, alternatywne sposoby myślenia o kształceniu w szkole wyższej i to, co oczywiście w mojej wypowiedzi gdzieś tam na drugim planie się pojawiło, ale to, co jest kluczowe, myślę, nie tylko dla pedagogiki jako dyscypliny, ale innych dyscyplin, jak myśleć o kształceniu, ale kształceniu w takim rozumieniu, iżby no, nauka była, czy uprawianie nauki było impulsem do uczenia się, a nie tylko to, o czym pan profesor na początku mówił, tak? Przychodzę na wykład, opowiadam, no, studenci są gotowi na pisanie, natomiast są niesamowicie zdziwieni wtedy, kiedy im proponuję no, współuczestnictwo, samodzielne myślenie, no. Ale to już jest temat może na dyskusję, która mam nadzieję wybrzmi. I na koniec to muszę to powiedzieć, księże profesorze, ja chylę czoła przed profesorem, no w tym sensie, że no podziwiam trud, jaki pan włożył i efekt tego trudu w przekład książki. Tym bardziej, że praca pana profesora Dietricha Bennera, ona jest jednak inna niż te teksty, z którymi obcujemy w Polsce. My jednak hołdujemy takim tekstom anglosaskim, natomiast ten sposób myślenia o pedagogice, które pan profesor reprezentuje, ten mamy jakąś chwilową przerwę, jeżeli chodzi o transmisję. Pani przykład tej książki. Wróciło. Dobrze. Mieliśmy chwilową przerwę, panie profesorze, w transmisji, ale jak rozumiem, to już koniec wypowiedzi, tak, panie profesorze? Jest jakiś problem techniczny, jeżeli chodzi o połączenie profesora Mizerka. Mam nadzieję, że za chwilę ten problem przestanie istnieć i profesor Mizerek powróci do nas. Zakończyliśmy w ten sposób wprowadzenie do naszej dyskusji, wprowadzenie, w którym najpierw usłyszeliśmy wypowiedź profesora Bennera, przedstawioną tutaj przez księdza profesora Dariusza Stępkowskiego, a następnie odczytanie tej książki przez profesora Mizerka jako recenzenta tej pracy. Jeżeli państwo pozwolicie, to rozpoczniemy teraz dyskusję. Ja widzę, że w czacie pojawiają się już pytania i pierwsze pytanie, które chciałbym, żebyśmy postawili profesorowi Bennerowi, to jest pytanie, które postawił w czacie pan doktor Michał Paluch. Ono ma charakter biograficzny. Darku, gdybyś zechciał to pytanie przetłumaczyć panu profesorowi, to wydaje mi się, że ono jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji, którą rozpoczynamy właśnie. Ksiądz profesor Dariusz Stępkowski, spojrzałem na czat, tłumaczy w tej chwili profesorowi Bennerowi pytanie, które zostało zadane, no i za chwilę przetłumaczy nam odpowiedź, której udzieli profesor Benner.
już przetłumaczyłem panu profesorowi i chętnie odpowie na postawione pytanie, które jest złożone i długie, ale mam nadzieję, że trafi w jego intencje pytania. Proszę, ja. Ja, diese Frage, ob es bei mir bestimmte Wendungen im Lehren als Hochschullehrer gegeben hat, ist eine sehr interessante Frage. To pytanie, które dotyczy tego, czy w mojej karierze naukowej, długiej karierze wykładowcy były takie momenty, znajdują się takie momenty zmiany mojego podejścia, jest bardzo ciekawym pytaniem. Meine erste Antwort auf diese Frage ist, dass ich sehr gute Lehrer gehabt habe. Schon an der Schule und dann beim Studium. Odpowiadając na to pytanie, szukając w mojej biografii takich momentów zwrotnych mojego podejścia do nauczania akademickiego, chciałbym wyjść od tego, że miałem bardzo dobrych nauczycieli w szkole średniej i w ogóle w edukacji niższego rzędu. Ich habe gute Lehrer gehabt, die mich in etwas eingeführt haben und dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich durch Lehrer unterstützt selber anfangen kann nachzudenken. I nie dopiero na studiach, właściwie wcześniej, już na niższych poziomach w liceum, zrozumiałem, że dzięki wsparciu nauczyciela jestem w stanie zrozumieć, jestem w stanie zagłębić się w jakieś rzeczy i samodzielnie dojść do samodzielności dzięki temu wsparciu. Was ich bei diesen Lehrern noch nicht gelernt habe, war, wie man lehrt. Ich habe nur gelernt, wie man lernt. Czego zabrakło i co dopiero poznałem dzięki studiom i właściwie dzięki mojemu życiu i dzięki aktywności wykładowcy, to jest to, że wówczas nie wiedziałem, czyli będąc uczniem liceum, nie wiedziałem, jak uczyć innych. Ja się czegoś nauczyłem ucząc się, a jak innych do tego, co sam przeżyłem, czego sam doświadczyłem, doprowadzać, jak w ogóle jest to możliwe, żeby się nad tym zastanowić i to przekazać innym, to dopiero w trakcie mojej działalności naukowej. Und so war dann mein ganzes akademisches Lehren immer ein Übergang vom Lernen zum Lehren. I stąd w mojej działalności akademickiej wykładowcy zawsze szukałem tego przejścia od uczenia się do nauczania i od nauczania do uczenia się. Ich durfte nicht dozieren, sondern musste andere ins Denken bringen. I nie chodziło mi o to, żeby nauczać kogoś, być tylko docentem nauczającym, tylko jak, w jaki sposób zastanawiałem się wyzwolić w kimś to, żeby oni sami się, czyli w studentach, żeby oni sami się uczyli, studiowali. Jak to wyzwolić, tę czynność? Und dann kamen zwei wesentliche Erfahrungen. Die eine, die ich in Polen gemacht habe und die andere, die ich in China gemacht habe. I w tym kontekście chciałbym wskazać na dwa wydarzenia, dwa takie biograficzne zdarzenia istotne dla tego problemu, dla tej sprawy. Pierwsze z Warszawy i drugie doświadczenie, którego doznałem w Chinach, w Szanghaju. Man darf in Polen und in China nicht deutsche Pädagogik lehren. To doświadczenie werbalizuje profesor w następujący sposób. W Chinach i w Polsce nie można, nie wolno nauczać niemieckiej pedagogiki. Sondern man muss so lehren, dass der Übersetzer in der polnischen Sprache und in der chinesischen Sprache lehrt. Trzeba w taki sposób prowadzić wykład, czyli nauczać, żeby tłumacz, używając terminów, czy to polskich, czy chińskich, wyraził to, o co chodzi, czyli chodzi o to, żeby studenci studiowali, wzbudzić w nich tę chęć studiowania. Und diese Einstellung hat dazu geführt,
dass ich nie Übersetzer nur hatte, sondern Kollegen, mit denen ich in den Diskurs über die Sache getreten bin, die dann die Kollegen gelehrt haben. Uświadomiłem sobie, że w czasie moich wykładów, czy to w Warszawie, czy właśnie w Szanghaju, nigdy nie pracowałem z tłumaczami. Za każdym razem osoba, która tłumaczyła moje wykłady, dokonywała tego przeniesienia. I to oni właściwie, tłumacze, byli wykładowcami, a nie ja. Und dabei ist etwas für mich sehr erfüllendes passiert. I wówczas zdarzyło się coś, co napełnia moje serce, wypełnia moje serce. Die Kollegen Dario Stepowski und Peng Zhengmai und Peng Tao in China übersetzen nicht die deutsche Unterscheidung von Erziehung und Bildung ins Polnische oder Chinesische. Nein, sie suchen diese Entscheidung in ihrer Sprache und Kultur auf. Zauważyłem, że tłumacze, czy to ja, czy też tłumacze chińscy, i pan profesor wymienił nazwiska dwóch tłumaczy, którzy zasadniczo tłumaczyli jego wykłady, czy tłumaczą jego wykłady, że nigdy, nigdy nie byli oni właśnie tylko takimi biernymi reproduktorami, tłumaczami, translatorami jego wypowiedzi. Zawsze szukali we własnym języku, własnej kulturze odpowiednich terminów, którymi można byłoby to wyrazić, o czym mówił. Leider kann ich aber kein Polnisch und auch kein Chinesisch. Niestety nie znam polskiego i chińskiego, żeby sprawdzić, czy, co oni, czego dokonali, czy to się udało, czy nie. Aber ich weiß, sie machen es in ihrer Muttersprache. Jedno wiem, że oni robią to, czyli to przełożenie w ich języku ojczystym, a więc zakłada profesor, że będzie to dobre. Und dann kommen Rückfragen an mich, die meinen Horizont erweitern. I teraz coś, na co zwraca pan profesor uwagę, to jest mój komentarz, że i po tych tłumaczeniach otrzymuję pytania ze strony studentów i te pytania rozszerzają, poszerzają mój horyzont myślenia. Ja. I to byłoby tyle. Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Chciałem teraz zwrócić się do osób obecnych w studiu. Czy chcielibyście Państwo w tym momencie zadać profesorowi Bennerowi jakieś pytanie? Czy ktoś z obecnych tutaj w studiu chciałby zadać profesorowi w tym momencie pytanie? Astrid, bardzo proszę, pani profesor Astrid Męczkowska-Christiansen. Dobry wieczór państwu, komu nie mówiłam, dobry wieczór. Bardzo zainteresowała mnie teza postawiona przez pana profesora, która brzmiała, o ile dobrze zrozumiałam, mniej więcej tak, że jeżeli jakaś dziedzina wiedzy nie jest nauczalna, w tym sensie, jaki pan profesor nadał temu pojęciu nauczalności, to nie może ona być uznawana za naukę. Czy dobrze zrozumiałam to po pierwsze, a jeżeli tak, to byłabym wdzięczna za rozwinięcie tej tezy, bo jestem bardzo nią zaciekawiona, jest to coś zupełnie nowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz poczekamy, aż profesor Stępkowski przetłumaczy profesorowi to pytanie i za chwilę wysłuchamy odpowiedzi. Już jesteśmy gotowi. Ja, ich kann der Frau Kollegin nur zustimmen. Die Wissenschaft muss so entwickelt werden, dass sie lehrbar wird. Bardzo dziękuję koleżance, pani profesor, że zwróciła uwagę na to. I tak właśnie nauka musi być najpierw, że tak powiem, nauczalna, aby stała się nauką. Und wenn sie lehrbar geworden ist, kann sie auch gelernt werden. I ten warunek nauczalności jest pierwszy, wcześniejszy i warunkuje drugi, czyli że jest wyuczalna, może być
może być studiowana przez studentów. Und dieses lehrbar machen und lernbar machen ist die demokratische Grundstruktur aller Wissenschaften in allen Wissensformen. I te rzeczy, czyli nauczalność i wyuczalność, trzeba to, tego dokonać, przetransformować naukę do tego, żeby była nauczalna i przygotować ją do tego, żeby była przez studentów wyuczalna. I zdanie profesora użył tutaj takiego terminu, że to jest demokratyczny charakter współczesnej nauki. Und mein Anliegen in diesem Zusammenhang ist es nun zu sagen, die Wissenschaften sollten lehrbar und lernbar gemacht werden in verschiedenen Wissensformen, in verschiedenen Paradigmen. I do tego procesu, nazwę to, wyrażę to po polsku, robienia nauki nauczalną i wyuczalną, możemy zastosować, to jest propozycja profesora, żeby wykorzystywać różne paradygmaty nauki, w różnych paradygmatach operować, a nie zawężać się do jakiegoś jednego. Ich kann nur verstehen, was neuzeitliche Wissenschaft ist, wenn ich verstehe, was sie im Unterschied zu aristotelischer Wissenschaft ist. Wyjaśnia to w ten sposób, że zdajemy sobie sprawę, rozumiemy, czym jest nowożytna, czyli nasza współczesna nauka, zdajemy sobie wówczas sprawę dopiero, gdy porównamy ją, czyli ten paradygmat, z paradygmatem arystotelesowskim. Und so kann man die Übergänge von einem Paradigma in das andere an den wissenschaftlichen Theorien aufzeigen, verfolgen. I można prześledzić, właściwie jednym z zadań może nauki powinno być też śledzenie przejść, które się dokonują pomiędzy paradygmatami, pomiędzy też teoriami. Te przejścia, miejsca spotkania, zetknięcia, ale też i przejścia w inny paradygmat jako przedmiot studiowania. Und das führt immer zu der Frage, was erkennt die Wissenschaft in ihrem Paradigma und was erkennt sie in diesem Paradigma nicht? Wo ist ihre Grenze? Jeżeli tak będziemy podchodzić, czyli będziemy dokonywać tych przejść, wówczas nauka, dany paradygmat będzie w stanie określić swoje własne granice, będzie widział swoje własne granice, co jest w stanie, czego jest w stanie dokonać, a co leży poza jego kręgiem pytań, zainteresowań, przedmiotu badawczego. Und gegenwärtig in der COVID-19 Pandemie zeigt sich, wie wichtig ein solches Denken, Lehren und Lernen ist. We współczesnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pandemią COVID-19, widzimy, jak bardzo to myślenie, czyli międzyparadygmatyczne, jak ono jest ważne. Ohne das biologische, chemische Wissen würden wir die Pandemie nicht bewältigen können. Bez wiedzy biologicznej, chemicznej nie bylibyśmy w stanie przezwyciężyć, przynajmniej podjąć wyzwania przezwyciężenia pandemii. Aber aus diesem physikalisch-chemischen, biologischen Wissen folgt nicht, wie weit wir unsere Freiheitsrechte einschränken dürfen oder nicht. Ale z tych nauk i z tej wiedzy biologicznej, chemicznej i innej, nazwijmy to nauk właśnie tych, nie wynika jeszcze kolejna sprawa, mianowicie na ile musimy my naszą wolność i nasze prawa ograniczyć w związku z pandemią. Und so haben wir in Europa einen großen Gerechtigkeitsdiskurs. I z tego powodu mamy w Europie obecnie wielką dyskusję na temat sprawiedliwości. In denen die verschiedenen Wissensformen eine wichtige Rolle spielen. I w tym dyskursie o sprawiedliwości właśnie różne formy wiedzy, różne paradygmaty odgrywają ważną rolę.
Und die vernünftigen Physiker, Mediziner und Biologen schreiben der Politik nicht vor, was sie zu tun hat. I profesor nazwał ich rozsądni chemicy, biolodzy, lekarze, przedstawiciele medycyny nie narzucają, nie dają politykom czy polityce rozwiązań do ręki, co należy zrobić. Hierüber, über dieses Thema habe ich vor 2 Monaten in China einen Vortrag gehalten über Zoom, über chinesisches Zoom. Pan profesor mówi o tym, że przed 2 miesiącami właśnie o tym problemie, który się pojawił w związku z pandemią, miał wykład, wystąpienie za pomocą, w Chinach za pomocą Zooma. Und dieser Vortrag hat eine ganz merkwürdige Wirkung gehabt. I ten wykład miał dla niego zastanawiający, dziwne oddziaływanie, skutek. Die chinesischen Zuhörer haben gesagt, Benner hat einen interessanten Vortrag gehalten über Europa, dass dort viele Alte gestorben sind, viele Schüler gar nicht mehr gefördert worden sind. Alle experimentieren mit Regeln, die Freiheit und Einschränkung miteinander verbinden. Komentarz, który dotarł do profesora Bennera, był taki, że chińscy słuchacze powiedzieli, że profesor przedstawił interesujący wykład na temat sytuacji w Europie, gdzie wielu starszych ludzi z powodu COVID-19 zmarło, uczniowie w szkołach nie otrzymują wystarczającej pomocy, wsparcia w nauczaniu zdalnym i pojawiły się różnego rodzaju nowe problemy społeczne i inne w tym kontekście. Und am Ende des Vortrags gab es 200 Fragen. I na zakończenie tego wystąpienia było 200 pytań. Und der Diskussionsleiter hat gesagt, Benner ist ein alter Mann, er ist jetzt müde, wir können diese Fragen nicht diskutieren. Prowadzący spotkanie powiedział, że 200 pytań to jest stanowczo za dużo, profesor Benner już jest starszym panem, zostawmy to, damy mu to może do domu, jako pracę domową. Und dann ist das Publikum abgeschaltet worden. Und ich habe meinen Gesprächspartner in Nanjing gefragt, was sind das denn für Fragen? Wówczas zakończono spotkanie na Zoomie, wszyscy się rozłączyli, uczestnicy spotkania, pozostał tylko profesor Benner i prowadzący spotkanie, i wówczas zapytał profesor Benner prowadzącego, a co to są za pytania? Und dann sagte mein Gesprächspartner mir, die Fragen gehen alle in dieselbe Richtung. Wszystkie, odpowiedział ów prowadzący, wszystkie pytania zmierzają w tym samym kierunku. Zwar lautet die Frage, in China verhängt der Staat eine totale Klausur. Kontekstem tego kierunku, kontekst jest taki, że w Chinach rząd ogłasza działania, które na przykład blokują całkowitą, wprowadzają całkowitą separację, dystans społeczny, czyli rząd ogłasza jakieś działania. Aber sagen die Zuhörer, die Probleme, die es in Europa gibt, dass Alte sterben, Kinder nichts mehr lernen, die Generationen isoliert sind, nach Gerechtigkeit gefragt wird, das muss es doch auch in China geben. Wir müssen das erforschen. Pytania zmierzały do tego, ale przecież Benner opowiedział o tych właśnie starszych osobach, które wskutek COVID umierają, o młodzieży, dzieciach, które nie mają wystarczającego wsparcia i innych jeszcze problemach, włącznie ze sprawiedliwością. To wszystko dzieje się w Europie, ale my w Chinach przecież musimy mieć podobne problemy. Jeżeli dziękuję bardzo. Jeżeli pozwolicie, to będziemy kontynuowali ten wątek, który podjęła pani profesor Astrid Mężkowska-Christiansen. Profesor Józef Górniewicz zadał pytanie, które, Darku, pozwalam sobie wyświetlić, przetłumacz je panu profesorowi, bo ono jest kontynuacją
tego pytania i pozwolę sobie jeszcze za chwilę wyświetlić drugie pytanie, też z tym związane, na które myślę panu profesorowi uda się odpowiedzieć wspólnie. Drugie pytanie zostało sformułowane przez panią profesor Olechowską. Pan profesor Stępkowski tłumaczy profesorowi Benerowi to pytanie. My poczekamy chwileczkę na odpowiedź. Widzę, że w czacie mamy kolejne pytania, wcześniej już postawione. Ja za chwilę do nich wrócę, ale wyjaśnijmy tę kwestię nauczalności i nauki, bo pani profesor Męczkowska-Christiansen podjęła tutaj bardzo ważną kwestię fundamentalną, czy coś może być nauką, jeżeli nie jest nauczalne, tak? Czyli nauczalność byłaby warunkiem istnienia nauki, tak wybrzmiało to w wypowiedzi pana profesora. Tłumaczenie trwa chwileczkę, ale chyba okay. już jesteśmy. Dobrze. Jede neue Wissenschaft hat die Menschen vor das Problem der Lehrbarkeit und Lernbarkeit gestellt. Właściwie każda nowa nauka stawia, czy stawiała ludzi, czyli naukowców i chcących tę naukę zgłębiać, przed tym problemem nauczalności, czyli jak przekazać ją przez wykłady i wyuczalności, czyli jak ją poznać, jak się jej nauczyć, studiować. Als Einstein seine Relativitätstheorie formulierte, haben die Anhänger Newtons gesagt, das ist Unsinn. Gdy przykładowo Einstein zaczął mówić o swojej teorii relatywności, wówczas wystąpili przedstawiciele dotychczasowej nauki, mówiąc, że to, co on opowiada, jest nonsensem. Und als Darwin die Evolutionstheorie aufstellte, haben Traditionalisten gesagt, das ist Unsinn. Podobnie było z Darwinem, kiedy przedstawił teorię ewolucji, że tradycjonaliści powiedzieli, że jest to nonsens. Und als Pädagogen im 18. Jahrhundert gesagt haben, die Menschen sind nicht so verschieden wie die Stände von Bauern, Bürgern, Adligen, haben viele gesagt, das ist Unsinn. Możemy też przenieść to na grunt pedagogiki, gdy w XVIII-XIX wieku pedagodzy postawili tezę, że ludzie nie dzielą się według stanów społecznych, czyli nie na szlachtę i inne, że to nie jest żadne kryterium różnicujące człowieka, ludzi. Überall ist der Streit über die Wahrheit der Wissenschaft ein Streit über die Lehrbarkeit und Lernbarkeit von Wissenschaft. W każdym z tych przypadków i zawsze spór o prawdę, którą przekazuje nauka, jest, można powiedzieć, sporem o to właśnie wyuczalność i nauczalność i wyuczalność nauki. Und zu dieser Lehr- und Lernbarkeit gehört immer auch die Frage, was weiß die Wissenschaft, dieses Paradigma, und was weiß es nicht? I w każdym przypadku, kiedy toczy się ten spór o nauczalność i wyuczalność jakiejś wiedzy, nauki, czyli wiedzy stającej się nauką, musimy zwrócić uwagę na to, że, że ta wiedza powstaje w pewnym paradygmacie, musimy uwzględnić, co w tym paradygmacie wie, można wiedzieć, a czego nie możemy wiedzieć. Und so ist es die Aufgabe von Unterricht in Schulen, aber auch von Unterricht in Hochschulen, aber auch von Unterricht in den Medien und in der Öffentlichkeit, Wissenschaft lehrbar und lernbar zu machen und nach ihren Reichweite und Grenzen zu fragen. To jest zadanie dla edukacji nie tylko akademickiej i nie tylko edukacji
edukacji niższego rzędu niż akademicka, ale w ogóle przecież nauczanie dokonuje się również w środkach społecznego przekazu. I to zadanie, czyli uczynienia jakiejś wiedzy nauczalną i wyuczalną, jest takim powszechnym zadaniem. Eine auf Dauer nicht lehrbare Wissenschaft und nicht lernbare Wissenschaft kann es nicht geben. Pan profesor stwierdza, nauka, która na długi dystans albo w ogóle byłaby nienauczalna i niewyuczalna, nie istnieje. To jeżeli pozwolicie Państwo teraz, wyświetlę pytanie zadane przez panią doktor Agatę Łopatkiewicz, która jest z nami za pomocą Facebooka obecna. Pierwsza część tej wypowiedzi pani doktor nawiązuje do wcześniejszego seminarium Zespołu Pedagogiki Ogólnej, które odbyło się w 2018 roku, ale ważna jest tutaj ta druga część. Ksiądz profesor Stępkowski tłumaczy teraz profesorowi Benerowi, a ja wyświetliłem to pytanie, możecie tutaj Państwo przeczytać, że pani doktor pyta o sposób rozumienia kategorii paradygmatu. Czy profesor nawiązuje do koncepcji Thomasa Kuhna, czy też przyjmuje inną perspektywę teoretyczną? Ja, das ist eine ganz interessante Frage. To jest bardzo ciekawe pytanie. Thomas Kuhn hat in seiner Biografie beschrieben, er habe immer Einführungsveranstaltungen in die Physik gehalten. Thomas Kuhn w swojej biografii stwierdza, że zawsze albo często prowadził wykłady wprowadzające wstęp do fizyki. Und dann habe er aus Zufall mal Aristoteles gelesen. I pisze w swojej biografii, że przypadkowo przeczytał Arystotelesa. Und da habe er gemeint, er sei ein vollständiger Idiot. Wówczas po tej lekturze stwierdził sobie, przed sobą, dla siebie, że to musiał być całkowity ignorant. Und je mehr er aber Aristoteles gelesen habe, habe er begriffen, er ist kein Idiot. Er hat ein anderes Paradigma. Tak, i im więcej, im częściej, im bardziej, więcej czytał Arystotelesa, Kuhn dochodzi do wniosku, doszedł stopniowo do wniosku, że jego ocena pierwotna nie była słuszna, że on po prostu, czyli Arystoteles, myśli w innym paradygmacie. Leider hat Kuhn dann nur kleine Veränderungen im Paradigma von Bacon zu Newton zu Einstein untersucht. W późniejszej swojej działalności badawczej Kuhn zajął się właściwie tylko pewnymi elementami myślenia paradygmatycznego, paradygmaty, które przyświecały Baconowi, Newtonowi i jeszcze jednemu wspomnianemu, którego nazwisko mi wypadło z pamięci. Aber er hat nicht untersucht die Übergänge vom Paradigma des kritischen Rationalismus in Hermeneutik, in fenomenologii, in kritische Theorie. Nie prześledził myślenia paradygmatycznego, czyli koncepcji swojej paradygmatu w odniesieniu do przejść do takich sposobów myślenia, jak myślenie hermeneutyczne, fenomenologiczne, czy krytyczno-społeczne. Und in meiner Wissenschaftsdidaktik habe ich aber diese Paradigmen alle einbezogen und mich nicht auf nur eines konzentriert. W swojej pracy, o której dzisiaj mówimy, a więc w zarysie ogólnej dydaktyki nauki, podjąłem wyzwanie przestudiowania, prześledzenia tych przejść paradygmatycznych w różnych paradygmatach i nie skoncentrowałem się na jednym, jakimś ulubionym czy też wybranym. Unsere Wissenschaft, die Pädagogik, die forscht kritisch-rationalistisch, hermeneutisch, phänomenologisch, ideologiekritisch. Wir müssen die Vielfalt der Paradigmen in unserer Wissenschaft in Beziehung setzen.
specyfiką pedagogiki, nauki, którą uprawiamy, jest to, że mamy tu badania różnorodne, fenomenologiczne, hermeneutyczne, społeczno-krytyczne. I naszym zadaniem jest umiejętność, wyzwaniem dla nas jest nabycie umiejętności uwzględnienia tych różnych typów wiedzy i tych różnych zatem paradygmatów w naszym uprawianiu pedagogiki. Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Kolejne pytanie, które chciałbym wyświetlić, zadane przez panią profesor Ewę Rodziewicz. Darku, ty przetłumaczysz, a ja pozwolę sobie oddać istotę tego pytania. Otóż pani profesor pyta, czy dydaktyka nauki różni się od dydaktyki sztuki, dydaktyki religii i czy o nauce myślimy jako o tworzeniu wiedzy, czy o jej przekazywaniu, albo współtworzeniu w edukacji. Tak brzmi pytanie sformułowane przez panią profesor. Poczekamy jeszcze chwilę, aż profesor Stępkowski dokończy tłumaczenie. Auch in den Fächern und Disziplinen wie Kunst und Religion, Literatur, spielen die genannten Paradigmen eine wichtige Rolle. Jaka różnica jest pomiędzy dydaktyką nauki, a dydaktykami chociażby religii, nauczania religii, czy sztuki, czy literatury? Kategorie, które zostały tutaj wypracowane, czyli w dydaktyce nauki, odgrywają, pełnią pewną rolę w tych dydaktykach, nazwijmy to szczegółowych. Ich will es an der Religion aufzeigen. Chciałbym to wyjaśnić na przykładzie dydaktyki nauki, dydaktyki religii. Es gibt Evolutionstheoretiker, die sagen, die ersten Bücher des jüdischen Propheten Mose, die vom Sieben-Tage-Werk der Schöpfung handeln, seien Unsinn. Mamy przedstawicieli, istnieją stanowiska krytyków ewolucji, albo zwolenników, przepraszam, chyba ewolucji, teraz mi, którzy interpretują pierwsze księgi Pisma Świętego jako nonsens z punktu widzenia teorii ewolucji. Aber das ist eine dumme Arroganz. To jednak jest niewłaściwe podejście, jest to arogancja. Die Rede vom Sieben-Tage-Werk der Schöpfung hat schon eine Evolutionstheorie in sich. Ponieważ tam w tych pierwszych księgach, księdze zwłaszcza Rodzaju, przedstawione 7 dni dzieła stworzenia, jest już ujęciem, które ma za sobą pewną przemianę, pewną zmianę, ewolucję myślenia. Jest już wytworem pewnego przekształconym. Erst trennt sich Luft, Wasser und Materie. Dann entstehen Pflanzen. Dann erst entstehen Tiere. Und dann erst entsteht der Mensch. W tym opisie stworzenia mamy kolejne etapy powstawania przyrody, od wielkich, że tak powiem, przemian po stworzenie roślin, zwierząt i tak dalej. Die Reihenfolge des Sieben-Tage- oder Sechs-Tage-Werks ist durch die Evolutionstheorie bestätigt worden. Można byłoby powiedzieć, że kolejność powstawania, czyli jakaś logika, która tkwi za tym opisem, biblijnym opisem dzieła stworzenia, wcale nie sprzeciwia się teorii ewolucji, właściwie zakłada, jest tam myśl o ewoluowaniu tego, co się wydarzyło. Aber die Frage, woher die Evolution kommt, kann die Evolutionstheorie nicht beantworten. Ale sama teoria ewolucji
nie może wyjaśnić, nie może odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, które ją dotyczy, skąd ona się wzięła, czyli jak powstała, co jest źródłem teorii ewolucji. Heute wissen wir, das Sieben-Tage-Werk hat Milliarden von Lichtjahren gedauert. Dziś chyba z punktu widzenia naukowego powiedzielibyśmy, że to dzieło stworzenia opisane w Księdze Rodzaju, patrząc z naukowego punktu widzenia, przedstawia w skrócie coś, co działo się miliardy lat. Und mit hermeneutischen und phänomenologischen Methoden können wir sogar die Geschichtlichkeit der heiligen Bücher der Religion untersuchen. Dzięki podejściu hermeneutycznemu jesteśmy w stanie obecnie odczytywać również te elementy zmiany, te elementy, które tworzą Pismo Święte. Pismo Święte jest też dziedziną badań hermeneutycznych, poszukujących źródeł poszczególnych obrazów i przedstawionych w Piśmie Świętym procesów. Wir wissen, aus welchen geschichtlichen Phasen die ersten Bücher des Propheten Moses entstanden sind. Dzięki hermeneutyce biblijnej wiemy, jakie były etapy tworzenia właśnie chociażby pięcioksięgu, pierwszych ksiąg przypisywanych w tradycji Mojżeszowi. Und vor allem, wir wissen, dass 300.000 Jahre etwa davor Menschen schon gestorben sind, Tote beerdigt gehabt haben und Fragen damit verbunden haben, die wir unter dem Begriff Religion tradieren. To wszystko skłania nas do tego, żeby powiedzieć, że pytania, które nas dzisiaj i wówczas i dla autorów, czy pytania zawarte w Piśmie Świętym są pytaniami odwiecznymi. 300 tysięcy lat temu, jeżeli człowiek istniał, czy 30 tysięcy, również te pytania sobie stawiał. Und die Anfänge der Kunst können wir bis 40.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung in den Bildern der Höhlen zurückverfolgen. Jeśli pytamy o sztukę, to możemy cofnąć się 40 tysięcy lat wstecz, kiedy możemy odkrywać pozostawione przez ówczesnego człowieka ślady jego twórczości artystycznej. Also wir kennen eine Religionsarchäologie, eine Religionsgeschichte, eine Theologie und Religionswissenschaften. Z tego wynika, że religię możemy przedstawiać albo interpretować z wielu punktów widzenia. Archeologię religii, hermeneutykę religii, język religii, a więc różne paradygmaty, różne nauki informują, dostarczają nam wiedzy o tym, i teologia przede wszystkim o tym zjawisku, o tym czymś, co nazywamy religią. Und wir kennen eine Religionsdidaktik. I istnieje również dydaktyka religii. Und wir kennen interreligiöse Diskurse. Znamy dyskursy międzyreligijne, interreligijne. Zum Beispiel über die Geschichte der abrahamitischen Religion. Przykładem takiego płaszczyzny dyskursu międzyreligijnego byłaby postać Abrahama, który występuje w wielu religiach. Und in Deutschland gibt es die ersten Professuren für islamische Theologie. W Niemczech zostały powołane pierwsze stanowiska profesorów w zakresie teologii islamu. Die mit verschiedenen Paradigmen heute arbeiten. I te ujęcie islamu właśnie charakteryzuje to właśnie, iż są dopuszczane inne ujęcia, inne paradygmaty mówienia o islamie. Ja. Man kann Kunst und Religion nicht physikalisch lehren. Nie można religii ani sztuki uczyć w sposób fizykalny, tak to określił profesor Benner. Sie müssen mit anderen Paradigmen erforscht und verstanden werden.
trzeba się nimi zajmować z użyciem innych paradygmatów, zajmować, badać, rozwijać, lepiej rozumieć. To jeżeli pozwolicie Państwo, kolejne pytanie, które postawiła pani profesor Teresa Chejnicka-Bezwińska, pytanie korespondujące, jak rozumiem, z zadanym wcześniej pytaniem profesora Ewy Rodziewicz, które jest sformułowane następująco. Czy możliwa jest odpowiedź na pytanie o korespondujące z tą koncepcją rozumienie praktyczności w kształceniu nauczycieli, pedagogów? Zachęcamy Państwa do sformułowania kolejnych pytań, jeżeli takowe się pojawią. Jeszcze nie wszystkie pytania z czatu zostały zadane, a teraz już pan profesor, z tego co widzę, jest gotowy do udzielania odpowiedzi. Wer Pädagoge wird, wer den Beruf eines Pädagogen ergreifen will, der muss zwischen Erziehen und Bildungsprozessen unterscheiden. Erziehungsprozesse sind Unterstützungen durch Pädagogen. Bildungsprozesse aber sind Auseinandersetzung mit Weltinhalten, Fragen. Odpowiadając na pytanie, pan profesor rozpoczyna od tego, że kto chce zostać pedagogiem, nauczycielem, musi poznać różnicę pomiędzy wychowaniem i kształceniem. Teraz oprę się na tej koncepcji, która jest w książce. Wychowanie są to oddziaływania edukacyjne wspierające uczenie się. Kształcenie nie jest działaniem pedagoga bezpośrednim, to jest właściwie działanie podmiotu uczącego się, który wchodzi w relację z przedmiotem, z rzeczą. Ich vertrete, so wie schon in der gesamten Tradition von Aristoteles über Herbart bis heute angelegt, die Auffassung, dass es drei verschiedene pädagogische Handlungsformen gibt. I to rozróżnienie wcale nie jest jakąś innowacją profesora Benera. Mówię o sobie, że stoi w tradycji, którą można prześledzić wstecz do Arystotelesa i również współcześnie. I według tego ujęcia da się rozróżnić trzy rodzaje, trzy takie ważne rozróżnienia. Erstens, es gibt regierende pädagogische Handlungen. Pierwszym są działania, nazwijmy to, kierujące, czyli to, co Herbart wyraził jako rządzenie dziećmi. Wenn ich mit einem Kind über die Straße gehe, biete ich ihm meine Hand an, um es zu schützen, dass es im Straßenverkehr nicht umkommt. Jeżeli przechodzę, obraz wyrażający myśl tego działania, tego rządzenia dziećmi, kiedy przechodzę z dzieckiem przez ulicę, zbliżamy się do przejścia, podaję mu moją rękę, żeby ją uchwycił, żebyśmy mogli bezpiecznie przejść na drugą stronę. Wir regieren Kinder, damit sie lernen, sich selbst zu regieren. Kierujemy, można powiedzieć za Herbartem, rządzimy dziećmi, kierujemy dziećmi po to, żeby one nauczyły się same sobą, kierować sobą. Dann aber spreche ich mit dem Kind über die Gefahr, warum ich es an der Hand gehalten und erst nach dem Überqueren freigelassen habe. Druga czynność, drugie ważne rozróżnienie, które pedagodzy powinni zrozumieć i jakoś sobie przyswoić w swojej praktyce i działaniu, jest to, że rozmawiam z dzieckiem na temat tego niebezpieczeństwa, które groziło mu na ulicy. Das ist die unterrichtliche Handlungsform. Ich erweitere den Gesichtskreis des Kindes durch Narrationen und Erzählungen. I to jest ta forma, czyli forma rozmowy, zalicza ją profesor Benner do formy nauczania.
informowania o czymś, ale coś więcej niż tylko informowania, właśnie nauczania w sensie właśnie rozszerzenia horyzontu myślenia, dotychczasowego horyzontu myślenia i doświadczenia dziecka. Und dann gibt es eine dritte Handlungsform, das ist die der Beratung. I trzecia forma działania pedagogicznego to doradztwo, doradztwo pedagogiczne może. Die unterrichtliche Handlungsform zielt darauf, dass Kinder sich selbst unterrichten können. Ta wcześniejsza forma, czyli nauczanie, zmierza do tego, żeby ono przeszło w samodzielne uczenie się. Und die beratende Handlungsform zielt darauf, dass Kinder sich selbst mit Erwachsenen und anderen Kindern und Jugendlichen beraten können. I coś podobnego można byłoby zaobserwować w tej formie doradztwa. Doradztwo służy bowiem temu, ażeby dzieci dorastający potrafili konsultować się z innymi, a w gruncie rzeczy dalej z samymi sobą. Jeder pedagogische Beruf braucht eine Regierungskunst, eine Didaktik und eine Beratungskunst. Każda profesja, każdy zawód pedagogiczny potrzebuje zatem trzech rodzajów umiejętności, trzech rodzajów wiedzy, umiejętności z tym związanych. Po pierwsze, odnośnie rządzenia, w cudzysłowie rządzenia dziećmi, czyli zarządzania jakiegoś. Drugi rodzaj czynności, drugi zakres to jest właśnie dydaktyki, nauczania, które wywołuje uczenie się i przejście do samodzielności. I trzeci zakres, umiejętności związane z doradztwem. An der UKSW, also an der Universität Kardinal Stefan Wyszyński, haben Dariusz Dybowski und ich Studierende, die Gefängnispädagogen werden wollten, darin bestärkt, eine Regierungskunst, eine didaktische Kunst und eine Beratungskunst zu entwickeln. Pan profesor przypomina jedno, nasze wykłady, między innymi dla grupy studentów ze specjalności resocjalizacja, gdzie te trzy formy działania pedagogicznego, czy zakresy działania pedagogicznego odnieśliśmy właśnie do tej pracy resocjalizacyjnej, gdzie również są potrzebne czynności rządzące, kierujące, zarządzające, może tak trudno mi w tej chwili znaleźć właściwe słowo, nauczające, czyli i doradcze. Und zur Zeit bin ich in Deutschland, in Berlin mit Frühpädagogen und Sozialpädagogen dabei, so etwas wie eine Didaktik für Kindergärtner und für Sozialpädagogen zu entwickeln. Aktualnie tutaj w Berlinie, mówi pan profesor, współpracuję z pedagogami społecznymi i pedagogami edukacji przedszkolnej, żeby na podobnym schemacie, na podobnym układzie czynności przygotować ich zakresy działania w tych trzech obszarach. Das ist keine Wissenschaftsdidaktik, aber es ist eine Didaktik der Gesprächsführung, der Gespräche zwischen Kindergärtnerinnen und Kindern sowie Sozialpädagogen und ihrer Klientel. I oczywiście w przedszkolu nie będziemy, że tak powiem, mieli dydaktyki nauki w takim tradycyjnym, jakby potocznym rozumieniu, ale mamy działania, które na przykład zmierzają do tego, żeby nauczycielki przedszkola nauczyć rozmawiać w sensie pogłębiać wiedzę, rozumienie, uczyć dydaktycznie komunikować się z dziećmi. Bardzo proszę, czy ktoś z obecnych w studiu chciałby zadać pytanie panu profesorowi? Czyżby pan profesor Piotrowski chciał takie pytanie postawić? Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję, jeśli można powiedzieć, bardzo chętnie.
Moje pytanie byłoby pewnie sensowniejsze, gdyby mi się udało zadać je wcześniej, ale nie miałem znaleźć na swoim pulpicie tego przycisku, który odblokowuje mikrofon. W związku z tym przepadła kolejka, trudno. Ja mam takie podejrzenie, że właściwie moje pytanie okaże się o tyle banalne, że odnosi się do tej jakiejś takiej nieprzekładalności, czy nieprzekładalności dokładnej, czy doskonałej, czy łącznie z całym tym kontekstem związanym z tradycjami, czy różnicami w tradycjach w zakresie socjologii wiedzy, odnośnie pojęcia Wissenschaft. Bo ja przyznaję, że późno, bo dopiero gdzieś tak w połowie piątego rozdziału zarysu ogólnej dydaktyki nauki, no to źle świadczyło mnie, że tak późno, no ale co zrobić. Ja sobie zadałem takie pytanie, czy aby, zważywszy na to, że no tych 10 paradygmatów, czy ta wieloparadygmatyczność, o której pisze pan profesor Benner, ona przy jakby konfrontowaniu tych paradygmatów ze sobą zostaje przesunięte kryterium demarkacji między tym, co naukowe i nienaukowe. Tak, to, co nienaukowe w ramach jednego paradygmatu, w ramach innego już jakby do nauki należy, do nauki się zalicza. Z drugiej strony no, dydaktyka, jak to pan profesor Benner napisał w swojej książce, jak to o tym było już mówione dzisiaj, interesuje się tym, czego, czy co wymaga wsparcia ze strony nauczyciela, tak? Czego człowiek nie może nauczyć się sam z życia i przez życie. No i to jakby skłoniło mnie do takiego zastanowienia i chciałbym zadać to pytanie wprost panu profesorowi. Czy dydaktyka i dydaktyka nauki, czy to nie są synonimy? Bardzo dziękuję. Panie profesorze, gdyby pan wyłączył mikrofon teraz, bo mamy jakiś pogłos. Okej. Poczekamy jeszcze, aż tłumacz przetłumaczy to pytanie profesorowi Bennerowi do końca. I za chwilę uzyskamy na nie odpowiedź. Deine Stimme, wir hören nicht. Du musst die Stimme einschalten. Ja. Nein, ich würde sagen, dass der Raum der Didaktik sehr viel weiter ist als der Raum der Wissenschaftsdidaktik. Chciałbym odpowiedzieć, pan profesor rozpoczyna od ostatniego pytania, czy dydaktyka i dydaktyka nauki to nie jest jedno i to samo. I stwierdza, że przestrzeń, którą zakreśla dydaktyka i przestrzeń dydaktyki nauki, ta pierwsza przestrzeń jest znacznie szersza. Es gibt vor dem Bereich des wissenschaftlichen Lernens ein riesiger Bereich, in der Kinder sprechen lernen, die Welt kennenlernen, über Welt sprechen lernen und kommunizieren lernen. Zanim wejdziemy w obszar tego, co nazywamy dydaktyką nauki, gdzie zatem medium jest nauka, mamy cały szereg umiejętności, które uczą się chociażby dzieci bez nauki. Uczą się mówić, chodzić, wszystkiego, bardzo wielu rzeczy się uczą. Ja. Und das, was wir mathematische Wissenschaften, rechnende Wissenschaften nennen, ist nur eine Wissensform, ein wichtiges Paradigma. I w tej dydaktyce nauki mamy nauki takie chociażby matematyczne, które reprezentują jeden z paradygmatów, właśnie oparcie się na myśleniu matematycznym. Aber in den hermeneutischen Paradigmen, in den phänomenologischen und pragmatischen Paradigmen kommen Themen vor, die in dem im engeren Sinne scientifischen Paradigma gar nicht erfasst werden können.
I sam ten wybór, czyli sam ten paradygmat, nazwijmy to scjentystyczny, sprawia, że dzięki innym paradygmatom, jak hermeneutyczny, jak jakiś inny, krytyczno-społeczny na przykład, dowiadujemy się o rzeczach, poznajemy sprawę, rzecz, przedmiot ze strony, która jest w ogóle niedostępna temu paradygmatowi scjentystycznemu. Das ist zum Beispiel wichtig für die Ausbildung von Pädagogen. I to jest przykładowo bardzo istotne w kształceniu pedagogów. In diesem Semester habe ich mit einem Sozialpädagogen Sozialarbeiter ausgebildet. W tym semestrze pracuję, jestem zatrudniony na uczelni, która przygotowuje pracowników socjalnych. Im Curriculum der Hochschule ist zum Beispiel Bourdieu verankert. W programie, planie, programie kształcenia jest wielkie i wielkimi literami napisany teoria Bourdieu. Und Bourdieu lehrt, dass Erziehungs- und Bildungsprozesse durch soziales Kapital, durch kulturelles Kapital und durch ökonomisches Kapital determiniert werden. W świetle tej teorii procesy uczenia się są zdeterminowane przez różnego rodzaju kapitały, tutaj wymienione społeczny, trzy rodzaje kapitału wymienił profesor. Diese Bourdieu'sche Forschung ist sehr wichtig. To podejście i badanie zgodnie z tym paradygmatem jest bardzo ważne. Aber die Studierenden und die Hochschullehrer an der Hochschule ziehen daraus einen falschen Schluss. Jednakże zarówno studiujący, jak i wykładający na tej uczelni, w tej szkole pracowników socjalnych, wyciągają błędne wnioski z tej teorii. Sie sagen, das Humankapital, das Sozialkapital, das kulturelle Kapital ist durchsetzt durch die kapitalistische Gesellschaft. W ich rozumieniu, tak interpretują te trzy rodzaje kapitału wyróżnione przez Bourdieu, w ich rozumieniu wszystkie te rodzaje, kapitał społeczny, kulturowy i ludzki, są przeniknięte kapitalizmem. Und sie vertreten nun die Auffassung, wenn wir Sozialpädagogen zu Kapitalismuskritikern erziehen, und wenn die Sozialpädagogen ihre Klientel zu Kapitalismuskritik erziehen, dann verbessert sich die Gesellschaft. I z tego wyciągają następujący wniosek. Zatem pracownicy socjalni powinni zostać wykształceni na krytyków kapitalizmu po to, żeby w dalszej konsekwencji klientów ich pomocy socjalnej, społecznej również czynić takimi krytykami, a zatem musimy przekazać im ten sposób myślenia, przygotować ich do tego, do krytyki kapitalistycznego sposobu gospodarowania. Dieser Schluss aber ist falsch, weil die so ausgebildet. Weil die so ausgebildeten Pädagogen den Kindern aus bildungsfernen Schichten gar nicht die Hilfen geben, die sie brauchen, um sich selbstständig zu entwickeln. Ten wniosek jest dlatego błędny, że wykształceni w ten sposób i myślący tak pracownicy socjalni nie są w stanie udzielić pomocy, adekwatnej pomocy dzieciom, na przykład z rodzin zaniedbanych albo, jak to zostało to wyrażone, z warstw odległych od edukacji. Nie umieją im niczego zaproponować, co by dało im szansę rozwoju. Und wir haben das ganze Semester daran gearbeitet, an der Frage, wie kann man Kinder aus bildungsfernen Schichten so regieren, dass sie sich selbst regieren lernen. Wie kann man sie durch... Jeśli unterbreche, zastanawialiśmy się i pracowaliśmy przez cały ten mijający już semestr nad tym, w jaki sposób zatem zmienić ten sposób myślenia i sposób później działania pracowników socjalnych, żeby nauczyli się, albo najpierw zastanowili się nad tym, w jaki sposób należy kierować
po herbartowsku rządzić owymi dziećmi, żeby uzdolnić je do tego, żeby one same się rządziły, same sobą kierowały. To było pierwsze pytanie. Die zweite Frage ist, wie kann man durch unterrichtliche Narrationen, durch Spiel, Kunst, Religion ihren Horizont so erweitern, dass sie Welt differenziert kulturell wahrnehmen? Drugim pytaniem było, które sobie postawiliśmy, było to, w jaki sposób możemy przez formy, nazwę to, nauczania, ale nie klasyczne formy nauczania szkolnego, a więc przez jakieś formy narracyjne, przez zabawę, grę, inne formy kształcenia, rozszerzyć ich horyzont myślenia, ich dotychczasowy horyzont myślenia. Wie kann man ihr Human- und Sozialkapital entwickeln? Mówiąc inaczej, po burdiowsku, w jaki sposób możemy zwiększyć ich kapitał społeczny, kapitał ludzki? Und wie kann man sie beraten, so dass sie am gemeinsamen öffentlichen Leben partizipieren können? I trzeci zakres, jak możemy im pomóc przez oddziaływania właśnie doradcze, ażeby jakby uzdolnić ich, przygotować ich do wzięcia, do partycypowania w procesach społecznych. Das Semester an dieser Hochschule ist letzte Woche zu Ende gegangen. W minionym tygodniu zakończył się na tej uczelni ten semestr zimowy. Die Vorlesungen und Seminare waren alle per Internet. Wszystko odbywało się z pomocą nauczania online. Wir hatten zu Beginn 23 Studierende und am Ende auch noch 23 Studierende. Na początku semestru było 23 studentów na tych zajęciach i na końcu semestru też 23. Und die Studierenden haben gesagt, diese Veranstaltung war das Zentrum unseres Studiums in der Pandemie. Sie hat uns pädagogische Handlungsformen nahegebracht. Pan profesor mówi, że studenci stwierdzili, że te zajęcia były ich zdaniem centrum ich dotychczasowego studiowania, ich studiowania w okresie pandemii, że przybliżyły im, studentom, to, co mają robić jako pracownicy socjalni. Und alle haben dieselbe Schlussarbeit geschrieben. Wszyscy napisali pracę końcową na ten sam chyba temat. Sie haben ihre Praktikumsberichte von vor einem Jahr noch einmal neu geschrieben unter der Fragestellung, wo sind die Spielräume für pädagogische Interaktionen des Regierens, des Erfahrungserweiterns, des Beratens. To nie był jeden temat, to było jedno zadanie, które mieli wszyscy do zrobienia, mianowicie prześledzić swoje sprawozdania z praktyk, które odbyli przed rokiem, śledząc, patrząc, dociekając w tych sprawozdaniach przestrzeni dla tych trzech form działania pedagogicznego. Das war eine Verbindung von Bourdieu und pädagogischer Handlungstheorie. Było to powiązanie teorii Bourdieu z teorią działania pedagogicznego, tą trzyczłonową teorią działania pedagogicznego. To jeżeli Państwo pozwolicie, domyślam się, że profesor Głażewski chciałby zadać pytanie, ale zanim oddam głos panu profesorowi, wyświetlę pytanie sformułowane przez doktora Michała Palucha, który napisał, czy do trzech form działania pedagogicznego dodałby pan czwarty, jako danie świadectwa osobistego przeżycia przed uczniami kontaktu z prawdą, czyli głębokiego doznania własnego poznania.
I teraz już poczekamy na odpowiedź ze strony pana profesora. Ja, es gibt viel mehr Handlungsformen als nur diese drei. Nie tylko, jest znacznie więcej form działania pedagogicznego niż te trzy wymienione. Es gibt behütende, beschützende Handlungsformen und es gibt dieses Zeugnis. I są formy działania, gdzie w centrum stoi troska, ochrona dziecka i wydaje się, że również to, co można nazwać właśnie świadectwem. Diese Bedeutung des Zeugnisses ist nicht die des Vorbildes. Ale znaczenie świadectwa pedagoga czy osoby zajmującej to miejsce, znaczenie takiego świadectwa nie powinno być źle interpretowane jako wzoru do naśladowania, tylko jako przykładu. Das Zeugnis muss Beispiel sein. Ten świadectwo powinno być przykładem. Beispiel für solidarische Beratung. Przykładem dla w kontekście solidarnego, czyli partnerskiego, może będzie lepsze odniesienie, partnerskiego doradzania, czyli tej relacji ostatniej, doradztwo pedagogiczne na zasadach partnerskich. Beispiel für Horizont Erweiterung. Może być świadectwo przykładem w tej drugiej formie, czyli nauczanie polegające na rozszerzaniu, poszerzaniu horyzontu myślowego. Beispiel für Übergang von Fremdregierung in Selbstregierung. Świadectwo w przejściu od rządzenia, bycia rządzonym przez kogoś do rządzenia, kierowania sobą samym. Alle pedagogischen Handlungen müssen übergehen in ein Miteinander handeln, das nicht mehr Erziehung ist. W każdym razie chyba to będzie istotniejsze, że wszystkie formy, jakie byśmy nie wymieniali, jeszcze nie wyróżnili, wszystkie formy powinno cechować przejście od oddziaływania wychowawczego, edukacyjnego do działania własnego podmiotu, odbiorcy oddziaływa. Bardzo dziękuję. Teraz profesor Głażewski, domyślam się, że chciałby postawić pytanie. Panie profesorze, bardzo proszę. Tylko proszę włączyć mikrofon, bo nie słyszymy. O, teraz będzie dobrze. To włączanie i wyłączanie się moje, które wziąłeś za chęć zadania pytania, to może niekoniecznie, chociaż przy okazji, mnie po prostu wyrzuca co pewien czas z tego spotkania, są zakłócenia bardzo duże. Pytania niestety profesor Męczkowskiej na przykład w ogóle nie słyszałem, bo było tak przerywane. No ale spróbuję, może uda mi się powiedzieć kilka słów do profesora Benera. Ja chciałbym zapytać, nawiązując do tego, co mój imiennik, dr Michał Paluch, powiedział na początku, jego pierwsze pytanie. I on postawił taką tezę, czy profesor przechodził przemiany od tego nauczania frontalnego do nauczania przenikniętego pasją i zrozumieniem. Ja bym postawił odwrotne pytanie. Czy zdarzało się panu profesorowi, który wie o dydaktyce wszystko i który potrafi na ten temat godzinami ciekawie opowiadać, że miał uczucie, że jest bezradny wobec studentów, wobec recepcji tego, co mówić? A więc czy nie było tak przypadkiem, że być może przechodził tę przemianę w odwrotnym kierunku, albo że bywa, że ma poczucie tego odwrotnego kierunku, od zaangażowania i pasji do takiego zwątpienia w moc słowa, poczucia tego, że
że słowa tracą moc, tak, to nie moc słowa. Ob sie irgendwann das Gefühl hatten, Professor, dass die Worte ratlos sind, hilflos sind, ja, że, dass sie etwas sprechen, dass sie reden und das ist zwecklos. Ja tutaj nawiązuję do tego takiego drobnego momentu z naszego ostatniego spotkania, kiedy pojawił się wątek tego, że my żyjemy w innych wymiarach kulturowych. Najpierw to było o książkach, że czytamy inne lektury, a studenci nawet nie wiedzą, że takie książki są. Później profesor Stępkowski powiedział, że to dotyczy nawet też filmów, bo rozmawiał ze studentami i w tym wymiarze filmowym tej kultury popularnej też jest przepaść, rozdźwięk. Ja to uczucie, poczucie tego bycia w innym wymiarze nieraz przeżywam. Jeżeli idzie o filmy, to ja już nie mówię o Marilyn Monroe, że studenci patrzą na mnie otwartymi szeroko ze zdumieniem oczami. Ja mówię o Pulp Fiction, mówię o Misiu nawet, tak? Że jedna studentka wiedziała w ogóle, że taki film był, tak? I potrafiła odczytać cytat. A więc, żeby przejść do konkluzji, czy profesor miał takie momenty zwątpienia w tej swojej karierze dydaktycznej? Czy miał poczucie, że no cokolwiek by robił, bo tutaj doktor Paluch pytał o to przeniknięciem treści, żarliwością docierania do prawdy, jako ten czwarty stopień. Czy cokolwiek by robił, nawet gdyby próbował przekazać te swoje treści śpiewem, tańcem i grą na cytrze, to i tak to natrafia na barierę kulturowo-emocjonalną i nie pomogą tu paradygmaty i znajomość i dodawanie i łączenie. Czy miał takie momenty doświadczenia tego typu uczucia? Dass die Worte eben ratlos sind, dass die Professor unrat sind. Bardzo dziękuję. Die Erfahrung, nach der Sie fragen, habe ich gemacht. To doświadczenie, o którym pan profesor mówi i pytanie w związku z tym, ja to doświadczenie również przeżyłem, mam za sobą. Als ich im akademischen Bereich zu lehren begann, war ich 24 Jahre alt. Gdy rozpoczynałem pracę na uniwersytecie, miałem 24 lata. Mit 28 Jahren hatte ich eine erste Vertretung eines Ordinariats. Gdy miałem 28 lat, zostałem w zastępstwie profesorem, kierownikiem katedry. Mit 30 war ich ordinarius. Gdy miałem 30 lat, zostałem profesorem zwyczajnym. Ich sah sehr jung aus. Wyglądałem bardzo młodo. Ich habe einmal erlebt, dass eine Studentin im Treppenhaus mich fragte, wie ist denn der Benner so? Ich soll von ihm geprüft werden. Zdarzyło się, że na klatce schodowej, na uczelni, w klatce schodowej zostałem zagadnięty przez studentkę, która mnie pytała, jaki ten Benner jest. Będę miała z nim egzamin. Czy u niego? Die Studenten haben gerne bei mir studiert, weil ich genauso alt war wie sie, ein bisschen nur älter. Być może studenci dlatego chętnie studiowali ze mną czy u mnie, dlatego że byłem w podobnym wieku, wyglądałem na ten sam wiek. Als ich 68 Jahre alt war, habe ich gedacht, es ist genug. Kiedy miałem 68 lat, powiedziałem sobie, już dość. Jetzt musst du aufhören zu Vorlesungen und Seminare zu halten. Musisz przestać już prowadzić wykłady, seminaria, konwersatoria. Was ich so mache, interessiert keinen mehr. Przecież to, co ty robisz, nikogo nie obchodzi.
Ich hatte begonnen, in ein System verliebt zu sein. Was für ein System? In ein System der allgemeinen Pädagogik verliebt zu sein. Aha, nie wiem, czy to w tym momencie, ale profesor mówi o tym, że zacząłem czuć, że jestem zakochany w systemie pedagogiki, który sam opracowałem. Ich war dogmatisch geworden. Stałem się dogmatyczny. Da bekam ich den Ruf nach Warschau. I wtedy przyszło zaproszenie do Warszawy, żeby przyjeżdżać tu z wykładami. Und da lehrte Dariusz Stepowski, der mehr tat, als nur zu übersetzen. Tak, tutaj jest nawiązanie do tego, że ja dłużej tłumaczę niż profesor mówi. Wówczas w tej Warszawie poznaliśmy się i ja tłumaczyłem jego wykłady, które były więcej niż tylko tłumaczeniami. Mit 69 habe ich neu angefangen in Warschau und Shanghai. A więc mając 69 lat rozpocząłem od nowa w Warszawie i Szanghaju. Und die jungen Übersetzer haben mir sehr geholfen, eine neue Sprache und eine neue Art des Lehrens zu entwickeln. Ci młodzi, pan profesor mówi młodzi tłumacze, pozwolili mi odkryć i nauczyć się nowego języka. Odkryć nowy język i nauczyć się nim posługiwać. Und gegenwärtig mache ich in meiner Tätigkeit in Berlin die Erfahrung, oh ja, ich kann noch lehren und andere für die Sache gewinnen. Obecnie, kiedy, tak jak było wspomniane poprzednio, jeszcze pan profesor prowadzi zajęcia, odkrył, że może jeszcze prowadzić zajęcia, może jeszcze prowadzić wykłady i to nawet kogoś zainteresuje. Und ich warte darauf, dass wieder die Erfahrung kommt, wo ich merke, ich kann es nicht mehr. I teraz czekam na ten czas, kiedy przyjdzie do mnie znowu to poprzednie doświadczenie. Już więcej nie mogę, nie chcę, to nie ma sensu. Und dann ist Schluss. I wtedy będzie już koniec. To pan, jeżeli... jest taki. Jeżeli tak, tylko proszę, dobrze, pana. Mogę powiedzieć? Tak, tak, proszę. Jeżeli dobrze zrozumiałem. Tak, ja jestem włączony. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to tym takim efektem terapeutycznym u pana profesora to był efekt wyobcowania, tak? Po niemiecku to się ładnie nazywa Entfremdungseffekt, że nagle znalazł się pan w innej rzeczywistości i to pomogło spojrzeć na nowo na siebie i na studentów. Jeśli dobrze zrozumiałem. Ja, man muss als Pädagoge immer wieder mal durch die Verzweiflung gehen. Trzeba jako pedagog ciągle przechodzić przez etap Verzweiflung, to jest z rozpaczenia, rozpaczy. Und man kann dann den Studenten gegenüber ein bisschen diese Verzweiflung auch zeigen. I można i trzeba chyba studentom pokazać trochę tego, tej uchylić rąbka tego zniechęcenia i tego zwątpienia. Aber nur ein bisschen. Ale tylko troszeczkę, tylko rąbek. Und dann muss man unterbrechen und aufhören zu lehren. Później trzeba przerwać i przestać nauczać, czyli prowadzić wykłady. Und vielleicht tut sich noch mal eine neue Tür auf. I być może nowe drzwi się otworzą. Otworzy się nowa perspektywa. Man muss mit dem Erziehen und Lehren aufhören. Immer wieder muss man aufhören und in ein beratendes Gespräch übergehen. Mhm.
tutaj nie potrzebuję tłumaczyć, ale pan profesor mówi, że trzeba z nauczaniem od czasu do czasu przerywać to nauczanie, żeby móc wejść w relację właśnie, relację, rozmowę, w relację doradczą, porozmawiać o tym co się robi, zdaje mi się. Tak bym to interpretował. Bardzo dziękuję. Nasze spotkanie trwa już 2 godziny. Powoli będziemy zmierzali do końca. Pomyślałem sobie, że bardzo dobrym pytaniem na zakończenie naszego spotkania jest pytanie postawione przez profesora Jarosława Garę, które pozwalam sobie teraz wyświetlić. Profesor Gara spytał, które spośród omawianych i eksplikowanych przez siebie pryncypiów jedności procesu nauczania, uczenia się, uznaje pan profesor za najbardziej kluczowe z perspektywy przemian współczesnego świata? Poczekajmy, aż profesor Stępkowski przetłumaczy to pytanie. Du bist nicht also arg. Ich glaube, es gibt keine Einheit von Lehren und Lernen. Myślę, uważam, że nie ma jedności nauczania i uczenia się. Aber es gibt verschiedene Beziehungen. Ale są relacje pomiędzy tymi dwiema czynnościami. Lehren kann man eigentlich nur, wenn man Neues lernt. Nauczać można właściwie tylko wówczas, kiedy się coś nowego samemu nauczyło, dowiedziało. Meine heutigen Seminare und Vorlesungen sind anders als vor 10, vor 20, vor 30, vor 40 Jahren. Seminaria czy zajęcia, które przeprowadzam obecnie, wyglądają i traktują o czymś innym niż przed 10 laty, 20. czy 40 lat. Also man muss die Wissenschaft als etwas gerade in Entstehung begriffenes lehren. Trzeba nauczać, wykładać naukę jako coś, co się właśnie teraz, tu i teraz znajduje w stanie tworzenia. Und so gibt es Übergänge von neues Lernen in neues Lehren. I tutaj trzeba dostrzec, proponuje profesor dostrzec, przejście od nowego, tego nowego, czego się uczę, do nowego, czego nauczam. Und die, die dabei lernen, die Studierenden, sollen auch Übergänge in Neues entwickeln. Patrząc na studentów, oni robią zupełnie podobne, można powiedzieć, zwierciadlane odbicie tego, że oni w tym, czego się uczą, odkrywają coś nowego, czyli coś, wchodzą w proces uczenia się, no taki jakby odzwierciedlony w uczeniu się własnym nauczającego. Und das ist ein Lehren, das immer auch zeigt, was noch nicht gelehrt ist. Noch nicht geklärt ist, was noch weiterentwickelt, noch gesucht werden muss. Takie nauczanie jest nauczaniem, w którym pokazuje się i studenci to wyraźnie widzą, czego jeszcze nie wiadomo, co jest dopiero w trakcie powstawania, co jest poszukiwane, jakie pytania, na jakie pytania jeszcze się poszukuje odpowiedzi. Ja. Bardzo, bardzo dziękuję. Wyczerpaliśmy chyba wszystkie pytania z czatu, czy zadane w czacie. Chciałem jeszcze spytać moich współuczestników, którzy są w studio, czy ktoś z was chciałby jeszcze zadać profesorowi pytanie? Czy profesor Mizerek jeszcze chciałby o coś spytać, panie profesorze? Mikrofon.
Nie wiem, czy teraz mnie słychać. Tak, słychać. Raczej nie, ja zająłem już dzisiaj tyle czasu, a myślę, że w tej chwili mam sobie burzę mózgów, ale własnego mózgu, ale to ona jest tak bardzo duża, że nie ośmielę się wyartykułować jakiegoś pytania konkretnego. Bardzo dziękuję. Czy Astrid chciałabyś zadać jeszcze jakieś pytanie? Nie, dziękuję bardzo. To pozwólcie Państwo, że oddam teraz głos profesorowi Benerowi, który podzieli się z nami pewnie jakąś ogólniejszą refleksją na temat przebiegu tego spotkania. Für mich als Deutschen war die Tatsache, dass ich in Polen lehren durfte. Dla mnie jako Niemca to, że mogłem nauczać być wykładowcą w Polsce, było niesamowitym wydarzeniem życiowym, doświadczeniem życiowym. Ich habe das den Studenten damals in meiner ersten Vorlesung an der Universität Kardinal Stefan Wyszyński auch gesagt. O tym powiedziałem studentom podczas pierwszego mojego wykładu i chyba profesor również powtarzał przy następnych wykładach prowadzonych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Und ich habe durch Dariusz Depowski und die Fakultät in Warschau etwas ganz Neues in Polen erlebt. Dzięki pracy na wydziale, pan profesor wymienił również mnie jako tego, który też do tego się przyczynił, przeżyłem, doświadczyłem w Polsce czegoś zupełnie nowego. Eine polnische Streitkultur. Przeżyłem, doświadczyłem pewnej kultury spierania się, sporu, prowadzenia sporów. Die ich tief erfahren habe, als ihr Präsident in Smolensk abgestürzt war. Tej kultury spierania się, prowadzenia sporów doświadczyłem wówczas w 2010 roku w związku z katastrofą w Smoleńsku, gdy zginął prezydent Polski, Rzeczypospolitej Polskiej. Und ich habe in Warschau mit einer Rose in der Hand an der Straße gestanden, als die schwarzen Autos vorbeifuhren. Stałem z czerwoną różą na ulicy, gdzie przejeżdżały czarne samochody z trumnami. Und seitdem habe ich eine Solidarität mit dem polnischen Volk. I od tego czasu czuję, że odczuwam w sobie solidarność z narodem polskim. Und dafür bin ich dankbar. Za to jestem bardzo wdzięczny. Bardzo dziękuję. Pozwólcie Państwo, że podziękuję profesorowi Benerowi za przyjęcie zaproszenia na nasze dzisiejsze spotkanie. Za to, że mogliśmy ponad 2 godziny z panem profesorem rozmawiać. Podziękuję za przygotowanie tego wprowadzającego wystąpienia i za udzielone odpowiedzi na wszystkie postawione tutaj w trakcie tego spotkania pytania. Ich danke Ihnen. Bardzo dziękuję. Pozwólcie Państwo, że też podziękuję szczególnie serdecznie księdzu profesorowi Stępkowskiemu, który po pierwsze zorganizował to spotkanie, to właśnie profesorowi Stępkowskiemu zawdzięczamy, że do tego spotkania doszło. Po drugie, że wykonał ogromną pracę, najpierw tłumacząc w obie strony wystąpienie profesora Benera i wystąpienie profesora Mizerka, a następnie tłumacząc dzisiejsze spotkanie, tłumacząc odpowiedzi udzielane przez profesora Benera i pytania profesorowi Benerowi. I pozwólcie Państwo, że podziękuję również profesorowi Mizerkowi, który wziął udział w tym spotkaniu jako recenzent wydawniczy i podzielił się z nami
swoim odczytaniem książki profesora Bennera, wspominając na końcu o tej burzy, którą przeżywa właśnie we własnym mózgu, jak się domyślam, panie profesorze, po raz kolejny, tak? Bo rozmawialiśmy wcześniej i wiem, że taką burzę przeżywał pan również wtedy, kiedy przygotowywał pan recenzję wydawniczą tej książki. Wreszcie pozwólcie państwo, że podziękuję wszystkim, którzy dzisiaj z nami byli, którzy zadawali pytania w trakcie tego spotkania. Dodam jeszcze, że profesor Jarosław Gara, którego pytanie postawiłem tutaj na końcu, przygotował 3 szczegółowe pytania pod adresem książki profesora Bennera, ale umówmy się, że te pytania zostaną przez profesora Stępkowskiego przekazane profesorowi Bennerowi i tej odpowiedzi profesor udzieli już bezpośrednio profesorowi Jarosławowi Garze. Poczekajmy jeszcze chwilę, aż profesor Stępkowski przetłumaczy. Rozumiem, że to już nastąpiło. Na tym, proszę państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Pytania, może nie pytania, tylko komentarze w czacie, które pan profesor Stępkowski będzie mógł przetłumaczyć naszemu gościowi, są również bardzo, bardzo pochlebne. Bardzo dziękujemy. Tak, drodzy państwo, my tylko jesteśmy w trakcie, tłumaczę i pan profesor miał znowu włączony mikrofon i stąd ta przerwa. Czy ty, Darku, chciałbyś jeszcze coś powiedzieć na zakończenie? Tak, bardzo chętnie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim organizatorowi dzisiejszego spotkania, panu profesorowi Lepertowi, za możliwość i życzliwość wobec tego przekładu i wobec książki, która się pojawiła. Wszystkim państwu w studio za to, że zechcieliście poświęcić czas i wszystkim tym, którzy uczestniczą w naszym spotkaniu, będąc na łączach. Bardzo jestem wdzięczny i dziękuję za to spotkanie, które mam nadzieję, że było interesujące i dało inspiracji, może nawet wielu inspiracji w naszej pracy. Dziękuję bardzo. No i oczywiście zachęcamy państwa do lektury zarówno tej książki, o której dzisiaj rozmawialiśmy, jak i innych książek profesora Bennera, które dzięki tłumaczeniom wykonanym przez profesora Stępkowskiego ukazały się w języku polskim. Bardzo dziękuję. Na tym kończymy, proszę państwa. Życzę wszystkim państwu dobrego wieczoru, dobrego roku. Jesteśmy jeszcze ciągle na początku 2022 roku, wobec tego życzmy sobie, żeby ten rok również dla nas, dla naszego rozwoju był korzystny. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.